Samodzielna brygada spadochronowa w operacji Market Garden to tytuł nowej wystawy, którą od minionego piątku można oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Prezentuje ona historię jednej z najsłynniejszych jednostek Wojska Polskiego, jaką była utworzona przez Stanisława Sosabowskiego formacja polskich spadochroniarzy i ich udział w największej akcji desantowej II wojny światowej, operacji o kryptonimie Market Garden. Nie byłoby tej wystawy, tak jak wspomniałem, gdyby przynajmniej nie byłoby w takim zakresie, gdyby nie ogromna pomoc pana prezesa Jacka Dziedzieli z Klubu Czerwonych Beretów, który użyczył nam sporo przedmiotów i oryginałów i kopii, o tym będziemy mówić na sali. Ale wśród użyczających, oprócz oczywiście zbiorów Muzeum w Wieluniu, są także Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Częstochowskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Klubu Byłych Żołnierzy Wojsk Korzystno-Desantowych Czerwone Berety, tak jak rzekłem wcześniej, pana Jacka Dziedzieli prywatnie, pana Konrada Czerniereckiego, który też ze swoich zbiorów użyczył Stowarzyszenia Historycznego Batalionu Obrony Narodowej, pani Bożeny Rabikowskiej obecnej wśród nas, pana Przemysława Budzkiego, pana Rafała Łabaza z Służborka. Sosabowski to jest współtwórców Wojska Polskiego. Był w ruchu konspiracyjnym na terenie Galicji. Marzenie było pewnie go walczyć w regionach, no ale dostał powrót, przydział do armii austro-węgierskiej. Tam dzielnie walczył na froncie, w Rudzie Szelandy. W czasie wojny 20 roku był w sztabach, nie mógł wrócić do Libii. Ale proszę zwrócić, co to był za człowiek? Przecież on w wieku już dość na warunki wojskowe dość starszy został spadochroniarzem. To była ta pasja i on stworzył właśnie, to był jego pomysł. A we wrześniu 1939 roku był świetnym dowódcą 21 Pułku Piechoty, który bronił Grochowa. Także to jest piękna postać, jeśli chodzi, no i skrzywdzona, bo kończył jako niestety magazynier. Ale tak wielu jak Maczek, jak inni oficerowie. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. elementy uzbrojenia oraz wyposażenia polskich spadochroniarzy. Wśród nich znajduje się broń osobista i zespołowa, pojemnik zrzutowy wraz ze spadochronami, umundurowanie żołnierzy włącznie z charakterystycznymi kurtkami spadochroniarskimi Denison Smok. Wyjątkową rangę wśród eksponatów mają obiekty wydobyte na polu bitewnym pod Drill niedaleko Arnhem, gdzie zrzuceni zostali Polacy w ramach operacji Market Garden. Zbieram te rzeczy za pośrednictwem byłych weteranów, bo to od nich na początku otrzymywaliśmy jakieś pamiątki, a później przekształciło się to w jakąś taką pasję muzealnika amatora, czyli kupowanie wszystkiego, co było z II wojny światowej, a w latach 90. nawiązanie kontaktu z ówczesnym wtedy dyrektorem Airborne Museum w Osterbeek pod Arnhem, czyli w Holandii, gdzie dokonałem bardzo dużo wymiany eksponatów z naszego wojska polskiego za eksponaty, które pochodziły z Bitwy Arnhemskiej. Do takiego najważniejszego eksponatu, który jest w posiadaniu mojej kolekcji i naszego Muzeum Spadochronowego, ponieważ jako Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Korzystno-Desantowych prowadzimy Muzeum Spadochronowe. Znajduje się w nim około 6,5 tysiąca eksponatów od czasów, gdy polskie spadochroniarstwo powstawało, do czasów współczesnych, więc ta wymiana wtedy z Airborne Museum była na tyle ważna, że mieliśmy takie eksponaty, które nie można było tu w Polsce nabyć. Historia słynnej operacji Market Garden z udziałem Polaków trafiła na duży ekran. To właśnie o tej akcji opowiada film O jeden most za daleko. Pasja zaczęła się od takiego kuriozalnego właściwie wydarzenia, mianowicie poszedłem do kina na film O jeden most za daleko i tak już się zostało do dnia dzisiejszego. Zbieram te rzeczy za pośrednictwem byłych weteranów, bo to od nich na początku otrzymywaliśmy jakieś pamiątki, a później przekształciło się to w jakąś taką pasję muzealnika amatora, czyli kupowanie wszystkiego, co było z II wojny światowej, a w latach 90. nawiązanie kontaktu z ówczesnym wtedy dyrektorem Airborne Museum w Osterbeek pod Arnhem, czyli w Holandii, gdzie dokonałem bardzo dużo wymiany eksponatów z naszego wojska polskiego za eksponaty, które pochodziły z Bitwy Arnhemskiej. W otwarciu wystawy udział wzięli żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego, którzy przed budynkiem muzeum prezentowali współczesne umundurowanie i sprzęt. Do tej pory organizuję operacje powietrzno-desantowe dla byłych żołnierzy czerwonych beretów. No nie tylko akurat operacje desantowe, bo skaczemy jeszcze z tego samego samolotu, jak żeśmy wtedy skakali 30, 40, 50 lat temu, czyli to sławetny samolot AN-2,
2. Organizujemy również spotkania z młodzieżą, żeby przekazać te tradycje, ale sami też jeszcze jesteśmy czynni, aktywni fizycznie, bo uczestniczymy w zajęciach ze strzelania, uczestniczymy jeszcze w marszach. Ostatni taki marsz odbyliśmy razem z czeskimi spadochroniarzami w tym roku w czerwcu w bazie wojskowej w Prościejewie. Część kolegów z naszych biega w maratonach, półmaratonach, biegach ulicznych, także jesteśmy aktywni w dalszym ciągu. Okazuje się, że w Holandii wciąż żywa jest pamięć o polskich spadochroniarzach. Naród holenderski, no wiadomo, byliśmy tam mniejszością. Byliśmy przypasowani do komponentu brytyjskiego. Pokochał samych Polaków, bo staliśmy się nagle egzotyczni. Gdzie sami Holendrzy, no mówili, no skąd tutaj Polacy? Że to Polacy nas wyzwalali i tam walczyli. Brygada była niestety podzielona na dwa komponenty. Jeden walczący po północnej stronie z Brytyjczykami, drugi po południowej. Tu w historii się należałoby wgłębić, czytając wszystkie ekspozycje. Tworząc grupę rekonstrukcyjną w 2002 roku, mieliśmy na uwadze, że nie będziemy taką zwykłą grupą rekonstrukcyjną, która będzie tylko biegać po polach i lasach, strzelając się na jakichś inscenizacjach, ale chcieliśmy odkrywać takie plany historyczne, które po prostu do tej pory były nieodgadnione. Wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do końca marca przyszłego roku, a dłuższa relacja z jej otwarcia za tydzień w kulturalnym temacie tygodnia.